Cześć, dzisiaj będzie sporo o formularzach, także bierzemy się od razu do roboty i tworzymy nasz standardowy szablon. Formularze w HTML. Klikamy, body, zamykamy i kończymy HTML. Jest. Nagłówek taki sam. Nagłówku formularz, czyli form. Do czego służy taki formularz? Otóż formularz, no i tak jak w życiu, idziemy do ZUS-u, wypełniamy formularz, czy też wypełniamy swoje imię, nazwisko, dane różne. Chodzi o to, żeby użytkownik widział, że ma pewne miejsca do wpisania, do wypełnienia i formularz będzie chciał te dane gdzieś wysłać. Tak w skrócie. To mogą być najróżniejsze sposoby wpisywania danych, na przykład wpisywanie tekstu, czyli input. Może być to przycisk. Przycisk akurat nie służy do żadnego wpisywania, ale jest on też ważny dla formularzy, ponieważ będzie odpowiadał za jego wysyłanie. Na przykład button wyślij. I no, taki przycisk może mieć jakąś wartość na początku. Value równa się siema. I mamy bardzo prosty formularz. Jeszcze może, żeby uzupełnić, zrobimy labelkę. Labelka to jest etykieta. I taka etykieta, no w dowolny tekst możemy wpisać tutaj, na przykład to będzie nasz tekst powitanie. I będzie dotyczył tego inputu. I żeby powiązać, jest to teraz bardzo ważne, korzystamy z for. For i wpisujemy ID inputu. Nie mamy ID inputu, zacznijmy od tego ID. OK, jakie tu ID wpisać? Siema, no to powitanie może być, nie? Będziemy tu wpisywać powitanie, ale to już jako użytkownik. Ten for musi się zgadzać z tym ID, także można to skopiować, wkleić i zapiszmy pulpit formularze boom i jest. Proszę zobaczyć, mamy formularz. Nasz formularz składa się właśnie z labelki, która jest po lewej. Potem jest input w środku i na końcu button. Nie? Układa się wszystko domyślnie w jednej linii i no, mamy domyślnie siema. Możemy dać tu wykrzyknik, nie? Dowolny tekst możemy tu zmienić i trzeba odświeżyć. Nie? Niestety się kaszuje, ale to już taka przypadłość Edge'a, nie? Kaszuje się, ale już mi się udało. Udało mi się dlatego, że tu mam czyszczenie wpisów. Albo nie mam. O, tutaj wyczyść pamięć podręczną. No, ale to innym razem. Póki co pokazuje, że tylko, że to działa. No i teraz co można zrobić w ogóle z tym formularzem, nie? Otóż fajne w tej, na przykład fajne w tej labelce jest to, że po kliknięciu na tą labelkę, pyk, ten for powoduje, że myszka od razu przechodzi, znaczy myszka, taki fokus, tak zwany fokus, przechodzi na ten element, na input, tak? Boom. Tak? I możemy tutaj pisać sobie, co chcemy. Jak zobaczymy drugi element, na przykład ID będzie pożegnanie, value papa i skopiujmy też labelkę, tak, jest pożegnanie i tu napis pożegnanie, dam enter, ważne żeby się zgadzał for od labelki z ID, proszę bardzo, powitanie, piszemy coś, pożegnanie, tak. No, przeglądarki też czasem takie pomocnicze wyświetlają elementy, ale generalnie chodzi o to, żeby w ten sposób było, tak?
No, jak widzicie, ten formularz pamięta po odświeżeniu swoją wartość. Także to są już zachowania przeglądarki, ale ważne, żebyście umieli to ustawić. OK. I teraz no, wyślijmy, nie? Zobaczmy, że co się stanie w ogóle, jak wyślemy taki formularz. Ja może przejdę do innej przeglądarki, którą bardziej lubię. Ale to jest kwestia preferencji. Po prostu wygodniej mi się pracuje. Możecie w Chromie, możecie w Firefoxie pracować. Ja akurat używam Opera. Więc otwieramy ten program w innej przeglądarce albo w tej samej, jak chcecie. Zbadaj element. Jak się ta strona zmniejsza, to widać, to ten element opada, bo to jest jakby jedna linia. To są to elementy inline. OK. I spróbujmy wysłać. Tutaj zobaczmy, co się dzieje, nie? Spadaj element, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Ja wchodzę w zakładkę Network, czyli sieć. No i sprawdźmy, co się tu dzieje. Wyślij, tak? Dajmy na wszystkie. O! Jeszcze raz nacisnę. Wyślij, tak? I pojawi się coś takiego. No i w zasadzie nic się nie pojawiło. Pojawił się tylko ten pytajnik na końcu, tak? To oznacza, że formularz jakby został wysłany, natomiast nie było żadnego zapytania do tego formularza. A dlaczego nie, skoro wpisaliśmy jakieś dane, tak? No ano dlatego, że formularz domyślnie korzysta z czegoś takiego jak name. I niestety, chociaż mamy już ID powitanie przy inputcie, to musimy jeszcze wpisać tak, atrybut name, żeby ten formularz był tutaj uwzględniony w tym linku. No i sprawdźmy to name. Najlepiej zrobić z reguły tak samo jak powitanie, ale nie ma to znaczenia. Proszę bardzo, odświeżamy. O, przepraszam, nie odświeżamy, ale musimy jeszcze wysłać. Nie wystarczy odświeżyć. No i popatrzcie. Mamy siema, %21. Nie, %21 to jest po prostu kod wykrzyknika. Patrzcie na wasz URL przede wszystkim. Nie? Bo tutaj mogę wam pokazywać różne rzeczy, nagłówki HTTP, to jest rzecz bardziej zaawansowana, ale popatrzcie, nie? Zmieniliście adres URL. Tak naprawdę klikając wyślij, tak, odświeżyliście waszą stronę, ale z takim linkiem, nie? I ten link się nazywa, ta część linku z pytanikiem nazywa się query string. Można ją w JavaScriptie, tak, tu w konsoli, jakby ktoś chciał sprawdzić Windows, location, akurat to jest search, nie tak dziwnie nazwane, ale popatrzcie, taki jest search. Jest to dokładnie to samo, co tu się wpisuje, tak? Jeśli to zmienimy, na przykład na powitanie, dzień dobry, pożegnanie, do widzenia i wyślemy. To widzicie, jest dzień dobry, ale pożegnania nie ma. Dlaczego nie ma? Bo nie daliśmy name. Tak? Formularz potrafi rozpoznać, co wysłać po tak zwanym name. Więc robimy name pożegnanie. Zapisujemy, otwieramy i wysyłamy. Zobaczcie na nasz adres. Mamy pytajnik, powitanie równa się siema. No jest ten wykrzyknik. A i pożegnanie równa się papa i też wykrzyknik. Tak? No jak zrobimy dzień dobry i do widzenia, kamy wyślij, to adres się zmieni. Tak, są obie wartości i to wynika z tego name. ID jest w zasadzie bardziej dla JavaScriptu albo dla tego fora. Jakby ktoś chciał, to też może pozbyć się tego fora i ID, wsadzając input do labelki wewnątrz, tak? I odświeży. I proszę bardzo, jak kliknie na pożegnanie, to się fokus ustawia na pożegnanie. Jak kliknie na powitanie, to na siemanie. Także o to w tym zasadzie chodzi, żeby większa była powierzchnia do przycisku. Nie tylko tutaj gdzieś, ale też i tutaj.
No i to w zasadzie tyle takich super podstaw. Jeszcze chciałem pokazać, jak zmienić ten adres, nie? Bo nie chcę, nie ma sensu tak naprawdę przesyłanie na ten sam adres HTML. Generalnie to, co my wysyłamy na jakiś serwer i tym się zajmują już backend deweloperzy. Jak pokażę w przyszłości Node.js-a, to pokażę Wam, jak z takim czymś zrobić coś więcej, na przykład, nie wiem, pokazać pogodę, czy tam w zależności od tego, co użytkownik wpisze, to zmienimy. Można w JavaScriptie nadpisać zachowanie formularza i wykorzystać te parametry. Nie? Można też z formularzem metodę zmienić na tak zwany post. To, co tu widzicie w formularzu, to jest dodawane dzięki temu, że mamy metod get domyślnie. Tak? Ale jak damy post, nie? Jeżeli wysyłamy hasło, znaczy, jeżeli wysyłamy hasło, to po pierwsze chcemy szyfrowanie, tak? Tu nie mamy szyfrowania, ale no i tak chcemy wysyłać postem, a nie getem. No także dajemy i teraz odświeżam. Najpierw skasuję to, tak, żeby był początkowy formularz. No i wysilmy te siema. Bum. Popatrzcie, nic tu nie ma. Zobaczmy, co jest w network. Form data, powitanie, pożegnanie, tak? Bardzo ładnie nam to nawet formatuje, ale źródło wygląda w ten sposób, dokładnie tak samo jak wcześniej. Po prostu tutaj te narzędzia dla programistów, które otwieracie w ten sposób, one są mądre i ułatwiają nam robotę. Nie? Także network, w tej chwili nie ma nic, wysyłamy, pojawia się. Tu się może pojawić też lista obrazków, to sobie możemy potem filtrować. Także macie takie wprowadzenie do konsoli, czy też zakładki network w przeglądarce. Nie? I jak damy, zmienimy z powrotem na get. Get nie trzeba pisać, bo jest to wartość domyślna metod. Popatrzcie, co mamy. Aha, na razie odświeżyłem, tak? Więc mamy ten stary formularz, ale jak teraz kliknę wyślij, popatrzcie, tu mamy powitanie, siema, bla bla bla. Teraz klikam i tu jest też request URL, czyli ten żądany adres URL. I tutaj mamy nie form, tylko query string parameters. Czyli to jest tak zwany query string, a parametry pojedyncze to jest powitanie równa się siema wykrzyknik. I pożegnanie równa się papa wykrzyknik, tak? Parametr i wartość. Okej. Okay. No dobrze, ale co jeżeli chcemy wysłać na inną stronę internetową? No i z reguły tak się robi, tak? Bo wysyłanie samemu siebie nie ma większego sensu. Oczywiście w JavaScriptie ma trochę sensu, ale robi się to za pomocą action. I wpisujemy adres, na przykład abc.html. Przepraszam, http www, albo nie wiem, Google niech będzie, może nie, jest jakaś strona, która na pewno nie istnieje, sdf3 fdsa.pl. I trzeba usunąć, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że wysyłamy. No, wyślijmy metodą get. Zobaczmy, co się stanie. Tak, domyślę metodą get. Można to usunąć, można to zostawić. Jest to domyślna wartość. Klikamy. O, popatrzcie. Zrobił się ten link asdwzzz.pl łamane przez, jest ten query, czy pytajnik, tak? Quotation mark. Quotation? Nie, quotation to jest ten. Nieważne. Quotation to chyba cudzysłów. I powitanie równa się siema i tak dalej. Nie, to samo co było wcześniej. Także ten. No jak postem. Teraz postem tu wróćmy. To będzie to ukryte. Wysyłamy. No teraz tego nie widać. Nie.
Natomiast no jakby się odświeżyli, no też nie widać, nie? Ale co zrobić? Ale ogólnie jest to wysyłane, dlatego ja pokazuję to w taki sposób na tej samej stronie. Jak użyjemy tak zwanego XHR-a albo fetcha, to co w przyszłości pokażę w kursie JavaScriptu, to wtedy jak najbardziej te posty możemy przechwytywać, ale tak to jest jakby ciężkie, bo ładujemy nową stronę. No. Tak, to akurat w ogóle jest zły adres strony. Może spróbujmy to przekierować na jakąś normalną stronę. Boxer.org. Zapisz. Wróćmy. Odświeżamy. Wysyłamy. Nie, tu się ładuje. I sprawdźmy na tą główną stronę. Czy coś się w poście przesłało? Response headers. Request headers, tak, to są te nasze. O, jest form data, widzicie? Nie? Problem polegał na tym, że jak wysłamy na stronę, która nie istnieje, no to przeglądarka widzi, że nie istnieje i wyświetla swoją stronę, czyli robi jeszcze jedno przekierowanie i tracimy to, ale w tej chwili tak naprawdę wysłaliśmy adminom strony boxer.org powitanie i pożegnanie się, a papa. Oni to w logach na pewno zobaczą, o ile mają takie logi. Natomiast może się nie dowiedzą, bo może nie mają filtrów ustawionych. Nieważne. W każdym razie wysłaliśmy im, tak? Możemy im wysłać jak najbardziej w getcie te wartości. No, a get i post to są w ogóle metody HTTP. Dajemy wyślij. O. Popatrzcie, tu się ładuje taka strona. Oczywiście oni nie mają takiej podstrony, oni wyświetlają głównej strony. Natomiast teoretycznie mogłem tam gdzieś do wyszukiwarki, wejść do nich wyszukiwarki. Na przykład tutaj, nie wiem, jakiś boxer, na przykład Wilder, nie? A, oni w Google mają to. Oni w Google mają wyszukiwarkę, nie mają swojej, no nic. Ale w każdym razie mógłbym się pod to podpiąć jakoś i wykorzystać to, przesłać ten formularz być może. No ale nie chcę wam już mieszać. Jeszcze kilka innych elementów, bo strasznie dużo powiedziałem na temat tego wysyłania. Ale jeszcze chciałem pokazać text area, czyli obszar tekstu. W zasadzie to jest duży element tekstowy, wielolinijkowy. Text area. I tu możemy coś tam napisać, jakiś tekst. Zapisz. Ups. Odświeżamy. Nie, jest domyślny tekst. Piszemy kolumny 10. Calls. I rows. Na przykład 5 rzędów. Boom, nie? I możemy zrobić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. No 11 akurat. Ale mamy 5 rzędów widocznych. Przeglądarki też coś takiego dodają, ale to jest niestandardowe, ale bardzo popularne i kiedyś tego nie było, ale no, jest to bardzo wygodne tak dla użytkownika, więc tak jest. Natomiast można tym sterować w ten sposób. Dajmy 20 kolumn. Nie, jest dwa razy większe. To też zależy od wielkości czcionki tutaj. Ok, to jest text area. Co jeszcze? No, można też tym ustawić tak zwany autofocus. Na przykład chcemy najpierw się powitać, to autofocus ustawiamy sobie na inputa. Autofocus. O, widzicie? Jest. I teraz piszę od razu tutaj. Natomiast jeśli nie chcemy tego siema, to ja proponuję też przykład z placeholderem. W ogóle ja to oddzielę. Tu powitanie 2. Powitanie 2. Value puste niech będzie. Można w ogóle to skasować, jak jest puste. I placeholder. Domyślny tekst, który się usunie.
Zapisujemy, odświeżamy. Nie? I to jest placeholder. On nie jest całkiem widoczny. Nie? Po kliknięciu jeszcze jest, ale jak wpisujemy, już go nie ma. Tak? Więc nie mamy takiej sytuacji, kiedy jest siema. Tak, kiedy tutaj jest i cyk. A jak tu dam autofokusa? O, jest tutaj. No okej, okay, tu mamy autofokus. Jeszcze z podstawowych elementów jest select, czyli wybór. W wyborze mamy wiele opcji, na przykład option, ASDF, option, nie wiem, beta, niech będzie alfa, beta, skupujemy, raz, dwa, gamma, delta, to zapisuję, o, jest alfa, beta, gamma, delta. Nie, tym też możemy dać nazwę, name, litera grecka. Można też, aha, labelkę dać, czyli ID najpierw litera grecka oraz label litera grecka, wybierz. I for litera grecka. Przypominam, że for musi się zgadzać dla ID i wtedy ta labelka będzie dla tego działać. Jak ty for będzie dla innego ID, to będzie działać dla innego. I można wiele labelek robić dla jednego ID w różnych miejscach strony. Także zachęcam do spróbowania. Jest litera grecka. Klikamy. Widzimy, zmienia się fokus wyraźnie tutaj. Miga nam. Tak? Jak klikamy na powitanie jest tu, jak klikamy na litera grecka, fokus się tu zmienia i możemy teraz, nie wiem, tabem też przeskakiwać, jakby coś, albo spacją otwierać. Strzałka w dół zmienia opcję, nie? Strzałka w dół w górę. Także takie rzeczy nam daje sam HTML. Żadnego CSS jeszcze tu nie ma. Ok, no to wyślijmy to i zobaczmy, co się tam dzieje, nie? Wkurzajmy dalej adminów boxer.org. Wysyłamy. Zobaczmy na zakładkę network. No, bierzemy tą pierwszą stronę. Proszę bardzo. Powitanie równa się siema. Pożegnanie równa się papa. Już źle widzę, ale zejdźmy niżej. Powinien gdzieś być query string. Jest siema papa. Powitanie 2 było puste. A litera grecka wybraliśmy alfa. Nie? Wróćmy teraz. Tutaj. Sorry za spam, ale i tak pewnie nie patrzycie na logi, hehehe. A ja robię tutorial i macie reklamę za free. Nie, taką wiadomość wyślemy do adminów. Bierzemy delta. I jeszcze raz hehehehe. Ale też text area nie ma name, prawda? Też dajmy name. Śmiech. Piszmy. No tu nie mamy labelki, ale nie musimy mieć. To od Was zależy. Labelki są do tego, żeby wygodniej było gdzieś kliknąć. Aha, no to ja jeszcze raz odświeżę. Jeszcze raz odświeżę. O, żeby wysłać tylko tą labelkę. Siema, papa. Siema, admini. Reklamuję Was. Bierz delta, wyślij. Nie, tam pojawiło się, mignęło szybko. Proszę bardzo, nie? Tu widać, jak to skopujecie, tak pojedziecie myszką do samego końca. Nie? To tam znajdziecie, ale wygodniej tu zjechać w dół. Nie czytać tego oczywiście. I query string, o, jest. Powitanie, siema, papa, siema, admini, reklamuje Was, hehehe. Jest, nie? Jest śmiech. ASD. No, możemy zobaczyć tego źródło. Możemy zobaczyć, co jeszcze. URL encoded, czyli tak jak to jest przesyłane, zdekodowane, zakodowane. Specjalne znaki się koduje. Nie?
spacji się nie przesyła, tylko takie plusy są. No, także tak możecie się tym pobawić, a w JavaScriptie to nabierze większego znaczenia. Jeszcze, no, jak już tak długo i tak robię, to zróbmy sobie grupę. Na przykład Omega jest, powiedzmy, że są słabi, nie? Ci od Omega i Delta są słabymi zawodnikami, więc możemy zrobić option group. Przepraszam, opt group. To znaczy option group, ale jest po prostu krócej zapisane opt group. I w taki opt group możemy dać, tu się nazywa bodajże label, i te opcje tu wrzucamy. Można przepisać, można wyciąć, wkleić, i label na przykład no, słabizna. Napisz, odświeżamy, wybierz Omega. Ja źle nazwałem element, czyli dobrze mówiłem, że label. Group. Ale jest dla inputa. Opt group, zgadza się. Label. Także uważamy na literówki, bo komputer jest głupi. A w zasadzie on nie jest głupi, on jest neutralny. To użytkownik jest głupi. Słabiaki. W zasadzie beta już jest słabiakiem, nie? No i troszkę się, widzicie, powiększyło. I mamy tutaj, o. Tego słabiaki nie możemy zaznaczyć, ale Omega możemy, nie? No. Myślę, że to by wystarczyło na dzisiaj. Ja jeszcze mam do pokazania Wam wiele inputów, ale to następnym razem, bo to już trochę trwa. Także tylko wyślę na GitHuba Wam. Cyk, nowe repozytorium. Może nie nowe, mamy przecież naszą, zrozumieć stronę, nasze repozytorium, zrozumieć strony internetowe, która będzie dostępna w opisie zaraz po nagraniu filmiku. Pyk, skopiujemy. Albo nie, po prostu wgramy tutaj. A co? Wgramy tutaj upload. Nie będę Wam pokazywał jeszcze gita. Na to przyjdzie czas. Po prostu ręcznie sobie upload możemy zrobić. Tu kliknąć, wybierz plik. I tak jak to zawsze robię, albo z pulpitu formularze, wysyłanie, uploading, sobie powiększę jeszcze. No i, no i co? To się będzie wysyłać, a my sobie zapiszemy, o, wysłało się, formularze, podstawy, część pierwsza, myślę, że będzie jeszcze część druga, z dużo fajniejszymi, a może po prostu bardziej różnorodnymi inputami. No i komitujemy zmiany. Ja od razu sobie tutaj uruchomię link. OK, jest, zmiany są, tak? Wchodzimy w commit, jak chcemy zobaczyć te zmiany. Formularze podstawy, część pierwsza. Się ładuje. O, w każdym razie pod tym linkiem opisujemy formularze HTML. Jest, nie? Jest wysłane do internetu i możemy spamować do Boxer.org. Ja może, wiecie co, jeszcze zrobię jedną zmianę. Wywalę to Boxer.org, żebyście tam nie spamowali, bo się wkurzą. Więc action dam na pustą. Pusta akcja. Także wyślę jeszcze raz, żeby nadpisać, wysłać nową edycję, to no wracamy tutaj do repozytorium, dajemy znowu upload files, wybieramy plik albo przeciągamy, nie? Ja już po prostu wybiorę tym razem formularze, super, i zmiana się nazywa usunięcie adresu niepotrzebnego z formularza. Adres się niepotrzebny. Usuń się. No i się usunął.
Jeszcze taki tip pokażę w komity, jak wejdziecie, czyli tu. Tak, mamy dwa komity dzisiejsze. Pierwszy to właśnie wrzuciłem formularze, a drugi usunięcie z adresu. I ja oczywiście wysłałem cały plik, ale popatrzcie, on jest taki mądry, że on porównuje obie, porównuje jakie są zmiany i on tylko zauważa, znaczy tylko zauważa, zauważył, że w zasadzie zmieniłem tylko jedną linijkę. To się tak nazywa, tak zwany, to się nazywa div, difference po prostu. No, ale to taki tip. Tu możecie sobie podejrzeć w tak zwanym widoku split. Ja będę więcej to omawiał przy temacie GitHuba i Gita, ale taki smaczek już macie, wiecie jak tu wejść. Wiecie jak z tego skorzystać, bo jest to nagrane. Także ćwiczcie i naprawdę zachęcam do tego Gita, bo dużo się dowiecie tylko to robiąc i powtarzając. Samą systematycznością jesteście w stanie dużo więcej zrobić niż po prostu kując na pamięć czy patrząc się. Ok, wchodzimy w network. Ja tu daję wyślij. O, proszę bardzo, tak, tu się dopisuje cały ten string. Jest, nie? Możemy go podejrzeć tu w query string parameters. Wszystko jest. Także dzięki bardzo. Sorry za przydługo, ale myślę, że sporo informacji jest. No i jutro wrzucę drugą część. Także zapraszam i hej.